Przyszłość z woli Bożej zakrytą jest przed umysłem ludzkim, lecz właśnie dlatego ludzie szukają wszelkich sposobów, aby odkryć bodaj rąbek tajemniczych wypadków, które nas czekają. Nic zatem dziwnego, że wszelkie proroctwa, o ile tylko mają pozór trafności, znajdują licznych zwolenników nie tylko wśród ludu, ale także wśród sfer wykształconych. W rzędzie najbardziej interesujących przepowiedni, jakie dotąd cieszą się wielką popularnością, jest przepowiednia świętego Malachiasza, która pod zasłoną 112 symbolicznych określeń podaje losy papieży, poczynając od papieża Celestyna II, który panował w wieku XII od roku 1143 do 1144, do Piotra II, który ma być według przepowiedni ostatnim papieżem przed końcem świata. Papieże XX wieku mają następujące określenia. Leon XIII – światło niebieskie. Pius X – ogień pałający. Benedykt XV – religia spustoszona. Pius XI – wiara niewzruszona. Papież następny ma piękną nazwę – pasterz anielski i ma dotyczyć Piusa XII. Po nim proroctwo wymienia jeszcze sześciu papieży, którzy mają następujące symboliczne nazwy. Pasterz i żeglarz Jan XXIII. Kwiat kwiatów Paweł VI. Z półksiężyca papież Jan Paweł I. Z zaćmienia słońca Jan Paweł II. Chwała drzewa oliwnego przypisywany Benedyktowi XVI. I ostatni Piotr II, Rzymianin, w związku z wyborem papieża Franciszka jako następcy Benedykta XVI, opisywanego jako Gloria Oliva, i faktem, że ten Petrus Romanes jest następnym po Gloria Oliva i jednocześnie ostatnim hasłem na liście Malachiasza, sugeruje to, że ów papież ma być ostatnim papieżem, zanim nastąpi koniec świata. Proroctwo świętego Malachiasza kończy się słowami, dodanymi do imienia ostatniego papieża, Piotr II, który będzie pasł owce wśród wielu utrapień. A gdy te miną, miasto o siedmiu wzgórzach będzie zburzone i sędzia straszliwy będzie sądził lud swój. Nasuwa się pytanie, jaką wartość posiada streszczone proroctwo? Otóż nie ulega wątpliwości, że Kościół nie przypisuje wspomnianemu proroctwu cechy objawienia nadprzyrodzonego i sąd o jego prawdziwości zostawia pojedynczym wiernym. Badania naukowe, prowadzone od wielu lat w różnych krajach, ustaliły pewne dane, tak dotyczące osoby rzekomego autora proroctwa świętego Malachiasza, jak również w przybliżeniu epoki, w której powstało to proroctwo. Wspomniane badania naukowe ustaliły, że rzekomy autor proroctwa urodził się w Irlandii, w pobliżu Armagh, która jest stolicą arcybiskupstwa. Malachiasz miał rodziców zamożnych, już w młodości wyróżnił się wybitnymi zdolnościami i niezwykłą cnotą. Wychowawcą młodzieńca był pustelnik Imar. W 25 roku życia został wyświęcony na kapłana, potem sprawował rządy w klasztorze Bangor, w 30 roku życia został biskupem w Connaught, a 8 lat później otrzymał najwyższą godność kościelną w swej ojczyźnie, nominację na metropolitę w Armagh. Po kilku latach, złożywszy swą godność, udał się do Rzymu, gdzie otrzymał godność apostolskiego legata z władzą nad całym krajem. W czasie drugiej podróży do Klerno do przebywającego tam papieża Eugeniusza umarł, mając zaledwie 54 lata, w roku 1148. Papież Klemens III zaliczył go w poczet świętych w roku 1189. Omawiane proroctwo pokazało się po raz pierwszy w druku w roku 1595, w dziele benedyktynawioną pod tytułem Drzewo Żywota, Ozdoba i Chwała Kościoła, Wenecja 1595. Autorowie dawniejsi, nawet tacy jak święty Bernard, przyjaciel Malachiasza i autor jego życiorysu, rzecz dziwna, wymienia różne dzieła świętego Malachiasza, atoli nie wymienia naszego proroctwa. Nie mówi również o nim uczony jezuita Possewin, jakkolwiek wylicza inne dzieła Malachiasza. Zdaniem wielu uczonych pismo to powstało pod koniec XVI wieku, w czasie konklawe po śmierci Urbana VII. Uczeni badali również trafność symbolicznych określeń i doszli do przekonania, że na 112 określeń, 74 odnoszących się do papieży od Celestyna II do Urbana VII, na ogół dosyć trafnie charakteryzuje tych władców, natomiast określenia, odnoszące się do następnych papieży,
są dosyć dowolne i w niektórych wypadkach absolutnie niepodobna dopatrzyć się jakiegokolwiek związku między danym symbolem a papieżem, który przez tę nazwę został określony. Z drugiej strony nie można odmówić trafności takim określeniom jak krzyż z krzyża dla papieża Piusa IX, za którego upadło państwo kościelne, światło z nieba dla uczonego filozofa Leona XIII, ogień gorejący dla gorliwego i świątobliwego Piusa X, wiara spustoszona na określenie Benedykta XV, za którego rządów podczas toczącej się wojny tyle kościołów zniszczono. Powaga papieża Piusa XI jest w zgodzie z przypadającym mu określeniem wiara nienaruszona. Pasterz i żeglarz w kontekście Jana XXIII, który przed wyborem na papieża był patriarchą Wenecji i zapewne pływał gondolami. Nawet połączenie papieża Polaka Jana Pawła II wydaje się uzasadnione. Przypomnijmy, określony jako z połowy księżyca, Jan Paweł II urodził się 18 maja 1920 roku w dniu zaćmienia słońca, a jego pogrzeb odbył się w czasie hybrydowego zaćmienia słońca 8 kwietnia 2005 roku. Przed jego śmiercią mówiło się też, że pasuje do tego określenia, bo wędruje, pielgrzymuje po ziemi niczym słońce. Ponadto kolejna interpretacja związana ze słońcem wskazuje na kierunek wschodni, wschód słońca, tym samym wskazując na jeden ze wschodnich krajów, Polskę, skąd Wojtyła pochodził. Nic dziwnego, że mimo wszystko wspomniane proroctwo ma swych zwolenników między uczonymi, którzy je uważają za prawdziwe, jak na przykład Moreri, Heidegger, Cave, O'Kelly, dr Ginzel i inni. Przyszłość niedaleka pokaże, kto ma słuszność. A jakie jest twoje stanowisko wobec przepowiedni świętego Malachiasza? Podziel się swoją opinią w komentarzu pod filmem. Materiał powstał w oparciu o artykuł pochodzący z numeru drugiego czasopisma Niedziela Katolicka, wydanego w 1937 roku.